Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Elengrad, odcinek kolejny. 16 chyba. Tak, 16. Dzisiaj odcinek będziemy siać rzepak. Moim zestawem, znaczy no, moim siewnikiem. Ale co? W siódmej wersji. Ten starym, bo ten mój nowy stale leży w konsoli. Będę go używał w drugiej części odcinka, ale pierw potestujemy sobie tego. Bo on ma 263 konie w wersji Warrior i bez wersji Warrior, czyli bez czarnego, też ma tyle. To jest lekko silniejszy od mojego, bo mój, jak pamiętacie, ma 247 koni, a ten ma 263. Więc wziąłem go do siewnika, żeby co dostawać, tak? Czy będzie lepiej szedł, czy tak samo, czy podobnie. Już tak naprawdę to jest różnica tam 15 koni, coś takiego. Dużo rezydencji nie będzie, ale wiadomo, zawsze mocniejszy. Myślę, że go kupię, bo wiadomo, tego jest podaczka miała być do Iszwary, a to jest 15 koni różnicy, to jak już będę miał dwa takie do Iszwary, to już będzie spoko. Na 8 jeszcze za szybko jest do Iszwara, więc myślę, że taka 7 czarna jakby wyjechała, to czemu by nie? Bo czemu by nie? To sobie muszę granicę wysiać, żeby wiedzieć mniej więcej dokąd siewnik podnosić. Bo tu później ja tylko ten klin mu wysiałam, tutaj ten duży. Co teraz robię, czyli ten po prawej. Jak go wysiałam i spadam z tego pola. Będę zależować, bo potem będzie sobie pracownik tutaj siał, walczył. Po długości będzie sobie pracownik walczył. Jak widzicie, numerki wróciły. Mówiłem to już na Kriku, ale to zapomniałem o tym i powiedziałem to chyba w połowie odcinka. No teraz na samym początku wam powiem. Wróciły mi numerki na mapę. Konsolę mam? Nie, nie mam konsoli włączonej, ale nieważne. Patrzę, numerki wróciły normalnie na mapę. Musiałem całego farminga przeinstalować. Musiałem wszystkie pliki, dosłownie wszystkie, usunąć i jeszcze raz go zainstalować. Oczywiście save'y zostały, bo w chmurze się zapisały, czyli w tym Steam Cloud, czy jak to się tam nazywa. Pliki serwer, te save'y się w chmurze zapisały, więc dużej straty nie było. No tylko jakby nie było, straciłem na to cały piątek. I można powiedzieć, że to nic nie dało, no bo pierw odinstalowałem, robiłem spójność plików, nic nie dawało to. Dalej tak samo było. Już nie miałem chęci się bawić z tym farmingiem, to go zainstalowałem i odpuściłem sobie go. I w sobotę sobie go zrobiłem. W sobotę wieczorem go zrobiłem. Czy to w piątek był? Nie, to była chyba sobota wtedy. W sobota po robocie, tak, dokładnie. W sobota wieczorem, coś jakiego to było. Bo w niedzielę już normalnie grałem farminga. Tak, w niedzielę grałem normalnie farminga. A w sobotę go zrobiłem. Był Michael na Discordzie wieczorem i mówił, bo nawet usunięcie shader cache'u nie dało. Znaczy ten taki folder z shader cache. Nic nie dało to. Mówi, weź, wywal wszystkie pliki z gry, usuń wszystkie pliki z gry i zainstaluj mi jeszcze raz. No i pomogło, i numerki wróciły, i wszystko ładnie działa. Oby jak najdłużej, bo nie chcę się tego znowu robić. O, synuś. A, bo mi się po instalowaniu tego zmieniła ta. Jakieś ustawienia mi się chyba zmieniły. Farmingowe. Ale nie wiem, nie wiem. No teraz tutaj po wcześniej sobie zrobiłem. Przynajmniej widzę, dokąd siać. Jak on pod tą górę idzie? Widzę, ten nie ma problemu. Ten lepiej idzie niż mój. Bo mój tutaj do 10 schodził, a ten 14 ciśnie.
Czyli jednak te 15 koni różnicy robi różnicę. 15 koni? 16 chyba. 3,6, tak. No 16 koni różnicy jest między nimi. Bo on tamten ma 247, a ten ma 263 konie, więc jest... Więc jest 16 koni różnicy między nimi. Tylko wiadomo, że tamten jest nowszy, nie? Z 2020 roku. A ten jest z 2000... A szczerze mówiąc, nawet nie wiem, którego to z roku wyszła. Ale to nie jest aż takie istotne, z którego to jest roku. Po prostu stara wersja tego Deutschwara. Ten Kling wysieje mu, czy Kling, no to odnowię taką. Mu to wysieje i on sobie tutaj będzie walczył. A ja będę walczył tutaj z talerzówką obok. No bo chcę ten czynnik wrzucić dzisiaj. Czy dzisiaj, no... No muszę go dzisiaj wrzucić, żeby na jutro był. Jeszcze chyba od razu sobie mosicę ogarnę. A dobra, tu jest GPS ustawiony. Akurat tak złapał. Właśnie nie wiem, czy to będę musiał dosiewać, czy nie. Aha, on lukę robił, ale... Czy ten siewnik... Tutaj nie będę go katował pod tą górkę. Tu jest za duża góra. Na tym dwóch przejazdach nie będę go katował. Tutaj sobie cofnę, bo tu wiadomo, że każdy ciągnik zdechnie. Tu nawet ósemka dość warto chciał. Więc tutaj nie będę go męczył pod tą górkę. Ósemka, czy dziewiątka, czy nawet John Deere 8L, to i tak tutaj każdy ciągnik pod tą górę zdycha. Więc nie ma sensu męczyć tutaj sprzętu pod tą górkę. Ale tutaj te dwa przejazdy obok, pod tą górkę często podjeżdżam. Właśnie w takiej kolejności zawsze podjeżdżam. Tu zjeżdżam tą większą, a tą mniejszą podjeżdżam. I zobaczymy, jak on tutaj spadnie. Mój schodził do 8,6. Czy nawet do 4, nie pamiętam już, bo muszę zobaczyć odcinek się był. Ale ten zszedł do 6 chyba, czy do 5. Do 5 chyba zszedł. No ale wiadomo, nie? Tam jest praktycznie w tym miejscu pionowo, więc... Więc jeśli on się wdrapuje na tą górkę, to... Znaczy, wiesz, mój też się wdrapywał, ale jak on się wdrapuje na tą górkę... mniejszym problemem, bo ma trochę większą prędkość, no to udaje, czy udaje. Uważam, że test jest zaliczony. Dobra, nie będę go pod tą górę już męczył. Będę pod tą mniejszą podjeżdżał. Nie będę już kolegi tak tutaj męczył, bo po co mam go męczyć pod tą taką górę. No akurat będzie 15 minut. Około 15 minut z tego siewu tym zestawem i jeżdżę sobie z kabiny, no bo fajnie się jeździ z kabiny. Moim Deutschwarem też pojeżdżę z kabiny, żeby nie było. Żeby na przykład siewy były z kabiny. Żeby nie było, że siew był z kabiny, a talerzowanie było spoza kabiny. Chociaż mojego Deutschwara znacie, bo on tam 14 motocykli nabił. Ale ja mówię, muszę tego kupić Deutschwara. Ale pierw muszę kredyt spłacić. Coś teraz z rzepaku. Kurde. Byłby dopiero rzep. Dobra, co to jeszcze jest ostatni rok tego rzepaku. A tam na tamtych dwóch zasieje sobie pszenicę najwyżej. Bo teraz sobie dopiero przypomniałem, że w poprzednim sezonie tutaj, czyli ten co był dopiero nagrany. Czyli w tym sezonie... Czyli wczoraj, na dniu sierpniu, dopiero zbierałem ten rzepak z tego pola, tak sobie teraz uświadomiłem to. No, w sumie tu... Aha, bo tu był ustawiony rzepak z tego względu, że ostatnio był usiany rzepak. Więc musiał być ustawiony.
Ale dobra. Na tamtych dwóch sobie przynicę do siebie. No bo rzepak na tym polu się opłaca, bo rzepak ma dobrą cenę. Rzepak ma zawsze 2500, czy tam 2400. A właśnie ile mam rzepaku w tym roku? 90 ton. No cena 2300 mi pokazuje, ale zawsze jest 2400. Listopad, grudzień, tym przełom. I więc będzie 90 razy... A, to trochę będzie. A ile mam kredytu w ogóle? 135 tysięcy jeszcze. Ten kontrakt na siebie sobie zrobię. Więc od razu go przyjmę. No to 7 tysięcy piechotą nie chodzi. A 7 tysięcy to jest już... Jakby nie było jedna rata, nie? Jedna rata kredytowa do spłacenia. A jeszcze sobie odświeżę kontrakty, żeby nie było. Zobaczcie, co coś ciekawego jest. Dobra, dwa zasiewy. Pszenica. Jęczmień. Nawóz przyjmie kontrakt, oczywiście, będzie robiony. Bo... O! W nawozie się fajnie robi, szybciutko, 42 metry to ubywa. No i na razie... O, 25 przyjmę, bo to będzie obok siebie. A dziewiątka musi niestety poczekać. No bo 23-25 to jest koło siebie. A wtedy jakbym przyjął 23 i wtedy bym musiał na dziewiątkę się wrócić? To nie jest. Ale ja te wszystkie pola zrobię. Ja lubię kontrakty robić. Nawet mam... osiągnięcie za to zrobione już. Ale nie wiem, czy te kontrakty na siebie dzisiaj będę robił, szczerze mówiąc. No, może wieczorem. Mi się nie będzie chciało. Bo w ETS-a już zagrałem 3 godziny, więc ETS już dzisiaj odpada. W sensie, nie to, że odpada, tylko już nie muszę w niego grać dzisiaj. No, ETS odpada. Właśnicę chyba też. To chyba trzeba będzie iść na Czechy, ale na Czechach to... Kurczę, właśnie Czechy to siebie. No dobra, nie robię tylko przyszczanka, bo nie opłaca się. Puszczam pracownika i ja idę talerzować. No i o 15.50 kończę odcinek. Taki jest mój plan. Ładny czarny zestaw. Znaczy oprócz ciemnika, no bo wiadomo. Czyli to będzie 13 minut talerzowania. To tym talerzowanie było w poprzednich odcinkach. W zasadzie to można było powiedzieć, że siebie też były w poprzednich odcinkach. No dlatego... Mniej więcej starałem się podzielić na pół tą robotę. Czyli na przykład jak było 13 minut siebie, to zrobić coś koło tego talerzowania, tak? Dlatego powiedziałem, że no, dostałeś się 12 minut. To było ładnie po pół odcinka, było, że pół odcinka talerzowania i pół odcinka siebie. Bo powiem wam, że brakuje tego jednego dziennika dużego, brakuje. A ten Deutschfahrt był akurat pasował. Bo on ma tyle samo koni praktycznie co ten. I wiadomo, już by jeden mógł talerzować. Jeden mógłby talerzować, a drugi jest siać. Albo na... no, w sensie chodzi o pracowników. Albo zrobić tak, że jeden już... Że jeden obrabia moje pola, na przykład, a drugim sobie po kontraktach latam z nawozami, z siewnikiem.
Trzeba będzie dokupić drugi sięg. Chyba drugą szóstkę sobie dokupię. Będę sobie na dwa dojść Farysia. Bo na dwa warto. Bo powiem wam, że ja robię dosyć dużo kontraktów siewnych ostatnio. Zauważyłem. Do siewów. Więc taka druga szóstka, w sensie siewnik, by się przydał. Nie! Kurde, jak tu wykręcić teraz? Trzeba będzie tu poprzeczniaczka zrobić. Trawa też by się przydało skosić. Myślę, że trawą zajmiemy się w kolejnym odcinku. To muszę coś droższe zobaczyć. Samozbierającą mam. A bo od razu sprawdzę, czy siano, czy trawa jest droższe. Czy wiem, że kiszonka jest droższa, no ale... Trawa 122. Siano 150. Ale bym chyba trawę zbierał, wiecie dlaczego? Bo akcji zbierania trawy i sprzedaży jeszcze nie było. A akcja siano zbieranie to już było. Więc... Myślę, że koszenie, zgrabianie i sprzedaż trawy by było najlepszy pomysł. I wtedy po zebraniu tej trawy by się od razu tą łąkę zlikwidowało i by się tam zasiało już pszenicę na całości. Bo taki był plan. Bo siana mam dużo, więc łąki nie potrzebuję. A pole jest ważniejsze w tym momencie. Ja robię tak, że kasę z kontraktu przeznaczam na kredyt, a kasę z rzepaku co będzie, czyli 100... Znaczy tam 100... Tam będzie chyba prawie... Będzie 200. Będzie jakieś ze 250 tysięcy z rzepaku. No to całe pójdzie wszystko na kombajn. Wiadomo, coś tam ze swoich te będą się też dołożyć. No. Nie od razu rzym zbudowany, tak? Więc myślę, że z rzepaku jestem prawie cały kombajn w stanie kupić. Albo to nasz tak idzie to. Myślę, że to się to trochę inaczej dzieje ta nawigacja. Myślę, że ona bardziej. Tak. Ale no tak, no przecież tak sobie ustawiłem, że z góry na dół będę po samym polu latał. To... W czym problem? Będę szła nie na legalu, będę mógł sobie tym odcinku przepależować. Bo talerzowania łąki jeszcze nie robiłem, a to jest zawsze fajna, ciekawa opcja. Jak wiecie, na Enkrygu też postawiłem oborę. Właśnie kurczę, nie wiem, czy tutaj będę to samo stawiał. Czy już się nie pokusić o tą większą, na polu numer 4 by sobie ją postawił. W takim jednym narożniku. Zrobię sobie pole... zilustruję wam to.
sobie tutaj ten kawałek, o, gdzieś tutaj, tyle tak. Tak na prosto, wiadomo. Tutaj bym odciął, tutaj bym miał. I tutaj bym miał tą oborę większą. Teraz zapis gry, żeby wam to mniej więcej zilustrować. I ja chcę sobie zobaczyć, ile by mi to miejsca mniej więcej zabrało. Wiadomo, tam talerzowanie nie jest aż takie ważne. Produkcja zwierzęta growy, tom za 518. Chyba, że... Żeby tą od razu dowali, tą największą. Bo na 80 krów mieści. To jest kasa. I ona ma od razu tego robocika do mieszania. Kurde, to jest takie wielkie. Gdzieś tak by to musiało stać. To jest ten fajny robocik. Tam się wrzuca słomę. Siano i kieszonkę i ja wtedy. Gdzieś tak by to było. Więc powiem wam, że... Na jakiej to wysokości? To gdzieś nam równo z tym drzewem by musiało być. Coś takiego. Chyba, żeby zrobił mniej więcej dopasowanie do terenu i coś takiego by zrobił. Ale nie wiem, czy coś takiego by było fajne. Gdzie wtedy tutaj jakbym to wyrównał... A może by wtedy jeszcze tutaj... Tutaj by silos na kiszonkę jeszcze wszedł. Silos na kiszonkę by tu jeszcze wlazł. Tam od drogi by wlazł jeszcze jakiś duży silos na kiszonkę, więc myślę, że... To coś tym pomyślę. Musi to być na pewno na... Super, to zrobimy. Musi być to na pewno na płaskim terenie, no bo tutaj wiadomo, że nie zrobię tego. Chyba, żeby coś z wodą poszukał, ale... No nie wiem. Na przykład na M-Kliku jest dużo łatwiej zrobić takie coś. Bo są bardziej, jakby to powiedzieć, płaskie pola, a tutaj... Czy w sumie... Płaskie, no. To jest w ogóle kogoś tak bardziej płaskie, nie? A tutaj to... Tutaj tak naprawdę jest tylko gospa płaska, albo są wielkie góry. A jak chcesz budować, to tylko na polu. Albo ogólnie kupić jakieś pole. Wtedy już by musiało to być dalej, nie? Kupić jakieś pole i postawić tą oborę na przykład na polu. O, na tym polu na przykład. Tutaj wykupić. O, tak, żeby do toru zostało. Czy to jest zbyt... O, tak, równo. Zbyt dużo pola by tutaj nie odeszło? Maksymalnie pół pola by odeszło, żeby to wszystko pomieścić. O, myślę, że... O, że tutaj jakby stało, to elegancko by było. Dobra, to tak jest plan. To tam stawiam uwagę. Następne. A to na razie moje 15 kroków muszę przeżyć. Żeby pożyczyć tego do ćwara, co się je, musiałem sprzedać 4000 litrów mleka. Za 2200 musiałem sprzedać. Bo nie byłoby mnie stać ani go, żeby go wypożyczyć. A wiadomo, że jak chce się odcinek zrobić jakiś fajny, z inną maszyną, to trzeba troszeczkę kasy na to zrobić. Tak? Trzeba znać jeszcze promocję, bo dawno promocji nie sprawdzałem. A może sprawdzałem. Pewnie sprawdzałem, ale nie. O,
kiwa się kostał i się czkarnia jest. Więc takie... Sieczkarnia kiedyś się przyda, ale teraz jest niepotrzebna. Tak naprawdę to ja mogę sobie sprawy kieszonkę zawsze robić. Więc w ogóle bym kogór zasiać nie musiał. I też bym przeżył. Dobra, pojedzę trochę z zewnątrz, żeby nie było, że... Przez siebie ze mną wam nie pokazałem, ale no dobra. Zrobię ten green po lewej, ten malutki tutaj. I będę kończył odcinek. Bo już jest 15:50, jak widać. A ja wiadomo, że muszę sobie go opublikować i jeszcze nagrać dzisiaj. Dzisiaj film na was, dla was. Na środę. Włośnicę zrobię sobie na piątek. Włośnicę sobie zrobię na piątek. A wtedy na niedzielę by fajnie miał wyszedł. O, właśnie, póki jeszcze jestem tu i pamiętam, to od razu owalę ten łuk. Właśnie nie wiem skąd on się nawet wziął, mnie ten łuk, ale... Dobra, nie będzie. Od razu go szybciutko owalę. A wszystko parego. Zawsze to 500 złotych więcej. Oj, to składowisko kamień sprzedać. Bo już tutaj nie będę zbierał kamieni, a wiadomo, zawsze kasa się przyda. 800 zawsze zarobione. A tutaj dużo mi do uprawy nie zostało tego pola. Więc dobra, dziękuję za oglądanie. A bo dobra, trochę inny. O, tak się pożegnamy. Niestety będzie dalej siał. Bo musi. Nie ma innej opcji. Ale muszę jeszcze szybko zobaczyć na ten... Wiem, że przedłużam odcinek, ale muszę szybko zobaczyć jeszcze, czy mam w ogóle jakąś dawkę nawozu zużytą. A powinien mieć z tego względu, że kosiłem nasieczkę. Dobra, jest. Jedna dawka jest. I wymagała na te dwa pola i to walowanie do siana. Więc myślę, że jeszcze dwa odcinki zrobię. Jeden odcinek z tej trawy, co obiecywałem wam. Jeden odcinek zrobię jeszcze z trawy. Czyli koszenie i sprzedaż. Koszenie i sprzedaż, a w drugim zrobiłem sobie wapnowanie i talerzowanie łąki. No i może jeszcze się uda zahaczyć siebie, ale to już takie niekonieczne. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć! 29 minut jest, więc myślę, że taki krótszy odcinek też fajny, no bo czemu by nie. Także na razie trzymajcie się, cześć.